Iha, kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, opowieści pastora przedsiębiorcy. Dzisiaj o tym, czy można zmienić przeszłość, albo jak ją zmienić, albo czy to niemożliwe, czy możliwe. No właśnie, trochę rozważań w tym kierunku. E, ostatnio mówiłem o tym, jak uczynić ten rok wspaniałym, a teraz nagle cofamy się do przeszłości. Tak? Cofamy się do przeszłości, ponieważ przeszłość wpływa na naszą przyszłość. E, nie musi, ale może, a tak naprawdę to musi. W pewien sposób musi wpływać to na naszą przyszłość, ale od nas zależy tylko, jak będzie to wpływać. Widzisz, są pewne rzeczy, z którymi się rodzisz. Pewne predyspozycje, tak, taka zabawna, półzabawna historia. Teraz dużo pracuję z ludźmi pod kątem osobowości, rozpoznawania swoich umiejętności, rozumienia, jakie są silne, słabe strony, jak współpracować, organizować pracę, komunikować się z ludźmi, którzy mają inną osobowość. No i jeden z ludzi opowiadał, wychował się w takiej rodzinie dominujących choleryków. Czyli tacy wiecie, szybko, od razu, natychmiast i tak dalej. A on jest flegmatykiem. I taki jest wolniejszy trochę w tym, co robi. No i wiecie, często było tak, że wychodzili na spacer. Oczywiście, to on przebarwił trochę, ale powiedział w tym stylu. Byli już w połowie spaceru, kiedy ja wychodziłem z domu. I kilka razy jego ojciec rzucił taki tekst, jak był mały, a może ktoś nam go podrzucił, może on nie jest nasz. I wszyscy się z tego śmiali. Natomiast on jako małe dziecko bardzo to przeżywał. I zawsze czuł się na uboczu rodziny, i miał takie poczucie, że być może kiedyś ktoś go zostawi i odda z powrotem do jego właściwej rodziny. Dlatego bał się podświadomie zaangażować silniej w tą rodzinę, ponieważ bał się tego, że kiedyś będzie ból rozstania. Widzicie? Trochę głęboko zacząłem tą audycję, ale myślę, że zrozumiale. I te rzeczy wpływają na nas. Oczywiście później, kiedy dorastamy, możemy sobie, to się nazywa tak ładnie, przeramować, tak? Czyli spojrzeć w inny sposób, zmienić swoją perspektywę, nadać inne znaczenie niż to, które nadaliśmy kiedyś. Jednak zasada jest taka: fakty minęły, pozostały uczucia, które kierują postępowaniem. Fakty minęły. Uczucia pozostałe, które kierują postępowaniem. Na przykład, kiedy pracowałem z ludźmi uzależnionymi, bardzo często mówiło się, że jeżeli ktoś miał swój pierwszy kontakt z narkotykami i to było pozytywne doświadczenie lub neutralne, to to jest bardzo niebezpieczne. Pozytywne dlatego, że często ten pierwszy kop jest bardzo mocny. Kolejne, nawet jeżeli ktoś przez te pierwsze razy tego nie widzi tej różnicy, kolejne są coraz e, słabsze, natomiast w człowieku jest tak silnie zakorzenione, to si pierwsze odczucie, że człowiek za wszelką cenę dąży w tą stronę, e, żeby odczuć to jeszcze raz. Oczywiście to już jest uzależnienie, wytworzona sztuczna potrzeba i tak dalej, to już nigdy nie będzie takie silne, właśnie potem się poznaje, e, to, że człowiek się uzależnił, także dążysz do czegoś, czego nigdy nie dostaniesz. Natomiast, kiedy ktoś miał neutralne, to często ma poczucie: Wow, na mnie to nie działa w żaden sposób, więc mi to nie zrobi żadnej krzywdy. Kiedy ktoś miał negatywne, to często jest tak, że już do tego nie wraca. Oczywiście zakładamy, że to negatywne nie sprawiło, że zmarł. No wtedy też by nie wrócił, to prawda. Natomiast. Bardziej chodzi mi o to w tą stronę, to zależy od wielu innych czynników, od środowiska i, i kilku pa, paru innych składników. Natomiast chodzi mi o to, że jakieś wydarzenia z przeszłości wywołały w nas jakieś uczucia. Te wydarzenia minęły, jednak te uczucia, jeżeli były silne, mogą kierować dalej naszym postępowaniem. I te dwa przykłady były takie w tą negatywną stronę, mogą być też w tym pozytywną stronę, tak? Jeżeli ktoś raz doświadczył wolności, nigdy o tym nie zapomni. Widzisz, człowiek jest tak stworzony, że mała, małe ziarenko, jeżeli dostanie się gdzieś między dwie płyty chodnikowe tak, i jest przyduszone, nie ma dostępu wody, światła i te płyty jakoś pękną, w Polsce pękają i dostanie się trochę wody, trochę światła, ta roślina wyjdzie na zewnątrz. Tak? Jest w stworzeniach taki pęd do wolności. I ten pęd do wolności jest także w tobie, w każdym człowieku. Jeżeli człowiek w przeszłości doświadczył, czym jest prawdziwa wolność, to, ciężko mu wracać do niewoli, tak? Ludzie, którzy, kiedy u nas była głęboka komuna, wyjechali na zachód, doświadczyli trochę innego życia, wielu z nich nigdy tego nie zapomniało, część dostała, część wyjechała, a część, kiedy tylko w Polsce zmieniła się sytuacja, zrobiła wszystko, żeby mieć tak jakieś doświadczenie na Zachodzie. Dlatego warto bywać w miejscach, które są inne od miejsc, w których żyjemy. Warto bywać w miejscach i poznawać ludzi, którzy żyją innym sposobem i stylem życia, ponieważ to co w nas zostanie, będzie nas pchało ciągle do zmiany w naszym życiu. Jak słyszałam o ludziach, którzy chodzili na przykład do luksusowego hotelu najlepszego w swoim mieście, i siadali w nim i zamawiali kawę, bo na więcej ich nie było stać, a ta kawa to była trochę w cenie ich obiadu. I siedzieli, nasycali się tą atmosferą widokiem, mówiąc, kiedyś będzie nas stać, żeby w takich miejscach jeść obiady nawet codziennie. Nasycali się pewną atmosferą, i to silne uczucie, które w nich powstawało, prowadziło ich w tą stronę, żeby być kiedyś w tym miejscu już na stałe. Żeby oswajać się z tym miejscem, żeby czuć się w nim dobrze, żeby pragnąć. Człowiek, kiedy doświadczy czegoś i to wywoła silne emocje, pozytywne czy negatywne, w pewien sposób to będzie za nim ciągle szło. Dobrze, ale pytanie jest, czy można zmienić swoją przeszłość. I tak i nie, czyli tak. No, ja tak myślę, że jeżeli na coś odpowiedź jest nie, to po prostu nie. A jeżeli na coś odpowiedź jest i tak, i nie, to znaczy tak. No, dla niektórych to znaczy i tak, i nie, ale nie komplikujmy. Więc, yy, po pierwsze, yy, przeszłości w znaczeniu faktów, które miały miejsce, yy, nie można zmienić. Natomiast, yy, to jest ciekawa rzecz, nie zawsze fakty, o których myśleliśmy, że się wydarzyły, wydarzyły się. Tak? Nie zawsze yy, czasami ludzie myśleli, że coś się wydarzyło. A to coś się nie wydarzyło. Nie pamiętam teraz ani autora, ani tytułu tej, tej opowieści, ale kiedyś nie, chyba lata 60., 70., 80., taki duży rozrzut, ale tamten wiek druga połowa tamtego wieku. Nadano audycję, chyba wojna światów, czy coś takiego w Stanach Zjednoczonych w radio, tak, puszczono audycje tak, z odgłosami różnymi, i ta audycja została tak nadana, że nie wiem, przerwano inne audycje, i to miało być słuchowisko takie niespodziewane o tym, że kosmici przylecieli, spowodowało to wielką panikę w tym rejonie, gdzie niby ci kosmici mieli przylecieć, ludzie przyjechali nawet ze strzelbami, żeby ich pokonać, walczyć z nimi, potem zarzekali się, że naprawdę widzieli tych kosmitów, widzisz, fakty nie miały miejsca jednak gdzieś człowieku człowiek pokierował się uczuciami, które powstały na skutek faktów, które mu się wydawało, że miały miejsce. Więc w ten sposób można zmienić przeszłość, kiedy nagle się dowiadujesz, że fakty są inne niż tobie się wydawało, że są. Na przykład, kiedy ten mój kolega yy, zdał sobie sprawę, że naprawdę jest dzieckiem swoich rodziców i że to był po prostu głupi żart. To mm, Mocno na niego wpłynęło w pozytywny sposób. Nie musiało, bo to mogła być tylko informacja. Jednak była to informacja, która dotknęła jego uczuć, jego emocji i zmieniło to wiele w jego życiu. Więc. Natomiast, kiedy fakty są takie, że mówisz, no tak, to są fakty i nie mogę na nie wpłynąć, ani nie mogę nic tutaj zmienić, to jest fakt. Ale sposób rozumienia tego faktu i podejścia do tego faktu może być różny. I teraz. W życiu są różne fakty i są dobre i są złe. Tak? W przeszłości są rzeczy dobre i w przeszłości są rzeczy złe. Więc ja chcę powiedzieć, w jaki sposób, tak? Nasza przeszłość, która była, na razie mówię o tej dobrej stronie mocy, tak? Czyli o tej dobrej przeszłości, w jaki sposób. Możemy na nią spojrzeć i co ona może nas nauczyć. Wiecie, kiedy ktoś kojarzy się, kiedy, no, mówi się o czymś takim, tak, że prorok, tak, że ktoś jest prorokiem, to wielu ludzi ma skojarzenie, że prorok to jest taki, co przepowiada przyszłość. No, patrząc biblijnie niekoniecznie, tak? Niekoniecznie. Natomiast, kiedy słyszałem fajne kazanie, którego tytuł już powie wszystko, Prorocze spojrzenie w przeszłość. Prorocze spojrzenie w przeszłość. I takie motto tego kazania, jak refren, powtarzało się tam jedno zdanie. Załóż, że wszystkie wydarzenia z przeszłości miały Cię przygotować do Twojego życiowego celu, patrząc w ten sposób, co może być tym celem. Tak zakładając, że wszystkie doświadczenia z przeszłości. Mają ci doprowadzić do Twojego życiowego celu, co może być tym celem. No, to jest ciekawe spojrzenie, tak? Czyli mówisz sobie tak, okej, okay, to wszystko nie jest przypadkiem, to wszystko czemuś służy, to wszystko ma jakiś sens. I teraz całe pytanie brzmi, jaki? I w jaki sposób można się temu przyjrzeć, tak? Można zadać sobie pięć ważnych pytań. Te pięć ważnych pytań brzmi tak. Pierwsze. Czego nauczyłeś się, dorastając w rodzinie? Czego nauczyłeś się, dorastając w rodzinie? Drugie. Jakie były Twoje ulubione przedmioty szkolne? Jakie były Twoje ulubione przedmioty szkolne? Trzecie. W jakich pracach byłeś najskuteczniejszy? W jakich pracach byłeś najskuteczniejszy? Czwarte. Z jakich problemów wyciągnąłeś życiowe lekcje? Z jakich problemów wyciągnąłeś życiowe lekcje? I piąte: jakie przeżycia duchowe miały dla ciebie największe znaczenie? Jakie przeżycia duchowe miały dla ciebie największe znaczenie? I odpowiadając sobie na te pięć prostych pytań, możesz spojrzeć na swoją przeszłość, na wszystko co tam się działo i powiedzieć sobie: wow, widzę, że to ma jakiś sens. Oczywiście, człowiek jest w pewien sposób nieskończonym dziełem i czasami jesteś dopiero kształtowany przez życie, los, Boga, jesteś kształtowany do swojego życiowego celu i w pewnym momencie możesz powiedzieć, na razie nie widzę tego. Okej, okay. jest w porządku, na razie możesz nie widzieć, jednak niedługo zobaczysz. Ja bardzo lubię, jak Jezus umywał apostołom nogi i Piotr mówi, że to ja, nie, to, to ja mam, bym ci nogi umył i tak dalej. Jezus mówi mu tak. Co ja czy nie, ty teraz nie rozumiesz, lecz później będziesz wiedział. Co ja czy nie, ty teraz nie rozumiesz, lecz później będziesz wiedział. Więc to jest bardzo ważne zagadnienie. Czasami nie rozumiemy tego, co jest w danym momencie, lecz jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, to wszystko czemuś służy, to później wiemy i mówimy sobie: Wow, super, świetnie, że to się wydarzyło w moim życiu. Teraz już rozumiem, czemu to miało służyć. Teraz już rozumiem, czemu to miało służyć. Więc to jest na pewno takie jedno z zagadnień. Natomiast drugie zagadnienie jest takie, no powiedzmy, że to są jakieś dobre, fajne rzeczy, tak? Często jest to tak, że kiedy pytam człowieka o to, co by chciał robić, i on mi mówi, co by chciał robić, to bardzo łatwo zauważam jedną rzecz. To, co on by chciał robić, często jest tym, czego potrzebuje. Tak? To, co on by chciał robić, często jest tym, czego on sam potrzebuje, no i najpierw trzeba pomóc w tym sobie, a później można skutecznie pomagać w tym innym. A czasami jest tak, że kiedy człowiek potrzebuje pomóc sobie i pomoże sobie, to zmienia mu się parytet, tak? Czyli zmienia mu się to, co jest dla niego ważne i nagle sobie mówi nie, tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja już nie chcę tego robić. No po prostu to spełniło cel, pomógł sobie, tak? A czasami ta pomoc sobie prowadzi do pomagania innym. Ok, jakkolwiek, chcemy wrócić do tego, że nie wszystko w życiu, nie wszystko w życiu jest dobre. Tak, wiem, są różne spojrzenia na tę stronę. Jest cały taki kierunek, którego nie będę nazywał, też żeby nie reklamować, ponieważ uważam, że nie jest właściwy. A ci, którzy trochę w tym siedzą, to wiedzą, będą wiedzieć, o czym mówię. Kierunek, który mówi, że wszystko w życiu było dobre. Hmm. to jest dobre tak naprawdę to yy, biorąc to na logikę to jest po prostu niekonsekwentne jeżeli wszystko w życiu jest dobre no to lajmy na wszystko ponieważ ostatecznie wszystko jest dobre jak prowadzisz biznes nie ma znaczenia wszystko jest dobre czy yy, zabijesz ojca rodziny nie ma znaczenia bo to jest dobre skoro wszystko jest dobre no to lajmy na wszystko to nie ma nic po prostu wszystko jest dobre tak? ci sami ludzie którzy mówią że wszystko jest dobre potrafią na rzeczy jakieś na przykład stoją w korku tak to autentyczne bo znam wyznawcę tak, tak, takiego światopoglądu że, że ten korek jest taki wiecie to nie chcę po... każdy z nas jest w jakiejś części hipokrytą tak w coś wierzymy a jednocześnie jednocześnie czasami postępujemy inaczej jednak chodzi o to że jeżeli wszystko jest dobre no to wszystko ja tak nie uważam. To za mocne będzie do tej audycji, rzadko też to mówię prywatnie, powiem to bardzo oględnie, każdy sobie doda według własnej wrażliwości. Mam znajomego, który był, nazwijmy to bardzo ładnie, tak, chociaż to wiecie, krew się gotuje, jak się o tym myśli. Był wykorzystywany seksualnie przez swoich najbliższych, już od wczesnego dzieciństwa. Spowodowało to, no, wiele lat uzależnienia, później terapii i ostatecznie z tego wyszedł. No, ale zmarnowane wiele lat życia, które mogły się potoczyć inaczej. I on bardzo dosadnie mówi, kiedy usłyszał jednego gościa, który mówi, że tak naprawdę to wszystko w życiu jest dobre, to on powiedział bardzo dosadnie, co dobrego jest w tym, że, no tu nie dokończę, tak, ale opisał ze szczegółami, co mu robiono. Więc co chcę powiedzieć, że nie wszystko jest dobre. Jednak co chcę powiedzieć na przykładzie też tego mojego kolegi, że wszystko może się obrócić na dobre. Tak? To jest taki pozorny paradoks. Nie wszystko jest dobre, wszystko może się obrócić na dobre. Tak? To jest, to jest podstawowa rzecz. Biblia mówi tak, że Rzymian 8.28, że Bóg z tymi, którzy go miłują, we wszystkim współdziała dla ich dobra. Biblia nie mówi, że wszystko jest dobre, mówi tylko, że wszystko może się obrócić na dobre. No, tutaj jest takie zagadnienie głębsze. Ale ponieważ moje audycje należą do płytki, więc czasami wskoczymy na głęboką wodę. Ja myślę, że niektóre rzeczy w życiu samemu można sobie przeramować, zmienić znaczenie, nadać nową treść i tak dalej, dopisać nowe emocje. Natomiast myślę, że jest kilka wydarzeń w życiu, które bez interwencji Boga i bez odniesienia do niego naprawdę nie ma sensu ani znaczenia. No, ale to jest tak już na marginesie, dość ważnym jednak marginesie. A więc tak. Do czego jaki przykład można podać? Jest taka genialna opowieść w Biblii, to już na samym początku Biblii, w pierwszej Mojżeszowej lub w Księdze Rodzaju, w zależności od parafii, do której uczęszczasz. I teraz ta historia jest często cytowana, znana albo przynajmniej ogólnie znana. No, i to jest ciekawe, że to jest z pierwszej Biblii, która opisuje dosyć ważne zagadnienie życia ludzkiego. No i to jest takie Józef. Tak, Józef miał braci. Tak, e, miał e, ojca, którym był Jakub, któremu zmieniono imię na Izrael, od, skąd pocho od czego pochodzi nazwa państwa Izrael. W każdym razie e, Józef miał. Był ulubieńcem ojca, ponieważ urodził mu się jako najmłodszy, ojciec go faworyzował, a Józef był zwykłym donosicielem, donosił na swoich braci, mówił o nich złe rzeczy, albo, yy, po prostu powtarzał plotki innych ludzi, tak, ojcu. Nawet nie to, co sam widział, ale plotki innych ludzi ojcu. Co więcej, kiedyś miał sen, gdy mu się śniło, że będzie kimś znaczącym i zaczął to opowiadać i się pysznić przed braćmi. Yy, więc wiecie, to był człowiek, który miał potencjał do bycia jakimś wielkim, jak każdy z nas ma potencjał do bycia jakimś wielkim. Jednak problem polegał na tym, że były w nim rzeczy, które wymagały zmiany. Tak, bo właśnie to donosicielstwo, to poczucie wyższości nie jest dobre, bo im wyższy masz urząd, tym bardziej powinieneś służyć innym ludziom. Tak trudne do zrozumienia w naszym, to, to co chyba Kamil Cebulski op opisywał na jednym ze swoich blogów, tak? kiedy pisał o tym, jak e, e, Urząd Skarbowy w Anglii e, do jakiegoś człowieka, jakiemuś człowiekowi tam pomógł, chyba wysyłając nawet jakieś ileś tam funtów, dlatego że widzi, że jego firma coś tam źle prosperuje e, i że tam jest Urząd w służbie biznesu, a nie biznes w służbie urzędu, jak u nas. No w każdym razie wkurzyło to braci, oni też zachowali się niewłaściwie, Chcieli go zabić, jeden się zanimują, no i sprzedano go do Egiptu. No i wiecie, i on przybył jakiś tam Potyfar, dworzanin faraona, kupił go, ale widział, że z czego Józef się nie dotknie, to naprawdę robi bardzo dobrze. Więc zrobił go takim zarządcą, menadżerem swojego własnego domu. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie ta żona Potyfara, która wiecie, Potyfar pracował. Miał jakieś tam duże biznesy, tak, miał znaczące stanowisko w państwie. Natomiast jego żona nudziła się i pomyślała sobie, o Józef młody, innej narodowości z potencjałem, cokolwiek to znaczyło dla niej. I dzień w dzień go namawiała, żeby się z nią przespał. Jednak Józef tego nie chciał, więc ona się wkurzyła. I oskarżyła, że chciał ją zgwałcić. Wtrącono ją do więzienia. No to taka ciekawostka na marginesie pewnie ten Potyfar nie za bardzo wierzył w to, bo inaczej normalnie by stracił życie. Józef natomiast wtrącił do więzienia, ponieważ, tak, gdyby nic nie zareagował, to przyznałby, że, że ta żona Potyfara pewnie nieraz rogą mu przysparzała. Natomiast tutaj, no tak, poszedł. Właśnie wilk syty i owca cała. W każdym razie on był w więzieniu i nie zamknął się w swoim bólu i cierpieniu i smutku. Mówiąc, o ja biedny nieszczęśliwy sprzedali mnie bracia, nie uwierzył mi potyfar, a ja nawet nie dotknąłem jego żony. Tylko byli tam dwaj współwięźniowie i mieli sny. a Józef miał dar od Boga wykładania snów, wyłożył im te sny. No i oni mu się nie odwdzięczyli za to, chociaż obiecali, że się oddzięczą, bo jeden z tych snów oznaczał, że jeden człowiek wyjdzie z więzienia i trafi z powrotem na dwór faraona, no ale później Faraon miał sny, dwa lata minęło od tego wydarzenia. I ten człowiek mój, słuchaj, ja znam takiego człowieka, siedzi teraz w więzieniu, on ma od Boga dar wykładania snów. Józef przyszedł, modlił się, dostał dar zrozumienia tego, co ma się dziać, że będzie 7 lat tłustych 7 lat chudych, żeby gromadzić oszczędności, na lata chude. No i przez to dorabiali się na kryzysie, tak? Więc to naprawdę niesamowita rzecz. No i był kryzys, więc ci bracia po jakimś czasie przyjechali do Egiptu, gdzie za przeproszeniem, premierem Egiptu był Józef, i Józef ich poznał. Potem Józef dał im siebie poznać, tak? Zciągnął wszystkich braci, ojca swojego pokazał, kim jest. No i oni oczywiście przeprosili go, przebaczyli sobie i tak dalej. No ale wiecie, ojciec Starowinka z tych wszystkich emocji zmarło mu się. No i bracia wtedy wpadli mówi tak, był ojciec. No to wiesz, ojciec był, to, to jeszcze Józef nas szanował, a co będzie teraz jego ojca nie ma. No, ale Józef naprawdę im przebaczył i powiedział, takie zdanie, ono jest takie bardzo, bardzo, bardzo mocne, tak? To jest opisane już w końcówce tej księgi w końcówce pierwszej księgi mojżeszowej rozdział 50 wiersz 20 Józef mówi tak wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie ale Bóg obrócił to w dobro chcąc uczynić to co się dziś dzieje zachować przy życiu liczny lud liczny lud o. więc i to jest taka ważna rzecz ze zła może wyniknąć dobro ale trzeba jasno nazwać zło złem. I teraz. Jeżeli w przeszłości miały miejsce wydarzenia, które były złe. Po pierwsze, jeżeli ty je zrobiłeś, to przeproś za to tych ludzi, których skrzywdziłeś. Napraw na tyle, co możesz naprawić. Druga rzecz. Jeżeli to ciebie skrzywdzono, przebacz na tyle, co możesz. Przebaczyć, jak rozumiesz przebaczenie. Często jest tak, że potrzebujemy też przebaczyć sobie, tak? I po tym przebaczeniu, to czasami potrzebujemy też przejść proces uzdrowienia emocjonalnego, dlatego następną audycję opowiem o przebaczeniu. Tak, to będzie taki sam tytuł audycji, jak tytuł mojej książki. Pierwszej książki, jaką napisałem kilka lat temu, przebacz i uwolnij siebie. I później, jeżeli to, czyli tą kwestię przebaczenia tylko sygnalizuję, tak? Przebacz podejmij decyzję przebaczenia. Natomiast później pomyśl sobie, jakie to wydarzenie dało ci informację zwrotną. Jakie to wydarzenie dało ci informację zwrotną. Wszystko, co w naszym życiu, kiedykolwiek się wydarzyło, to jest jakaś informacja zwrotna. I teraz mówimy, zło jest złe, ale jakie dobro może wyjść z tego, że to zło się stało. Na przykład ja kiedyś się przepracowałem i yy, miałem problemy z przepukliną, te problemy się nasilały. W półtorej roku miałem takiej przerwy, gdzie nie mogłem tak intensywnie działać. To pomogło mi wiele rzeczy zrozumieć, między innymi wprowadzić dobry balans i priorytety do swojego życia, żeby i zawsze mi to przypomina o właśnie takim byciu w równowadze. Więc zło o złe, natomiast jakaś życiowa lekcja z tego może wyniknąć. Zanim powiem na zakończenie kilka podsumuję temat i powiem jedną taką ciekawostkę, anegdotkę, to trzy ogłoszenia. Wiecie, Hugo ostatnio na Facebooku tam skrytykował, że ktoś wydaje książki, przecież PDFy są lepsze. Więc sprawdźmy Hugo, sprawdźmy Hugo. Ponieważ yy, yy, jakiś, yy, co jakiś czas, a szczególnie teraz, jak byłem w Gdańsku, podszedł ten człowiek i mówi, słuchaj, chciałbym od ciebie kupić kilka książek, przebać i uwolnić siebie, ja mówię, no wiesz, one się skończyły już dosyć dawno. Myślałem o do druku, ale ponieważ teraz zbliżam się do wydania swojej nowej książki, więc pomyślałem sobie, a może nie, może skoro Hugo twierdzi, że PDFy rozchodzą się lepiej i że ludzie bardziej chcą PDF -y niż normalną książkę. Więc ogłaszam. PDF, czyli książka w takiej formie, w jakiej była złożona do składu, tak? W formie PDF-u. Przebacz uwolni siebie, możesz u mnie kupić za 10 zł. Jeżeli kupisz więcej niż 10 sztuk, 11 jest gratis, 11 PDF. Tak, właśnie. No więc w każdym razie, tak, zobaczymy z ciekawości z ciekawości. Książka uważam, że jest wartościowa, może pomóc, a czy ludzie rzeczywiście wolą PDF-y czy książki? Zobaczymy. Hugo, przekonasz się osobiście. Ciekawe, czy sam coś kupisz, Hugo? Dobra. Kolejna rzecz. Szukam programisty i grafika. Więcej o tym powinno być już na mojej stronie. Mówię, że powinno, ponieważ nagrywam w piątek, jeszcze tego nie ma na mojej stronie, ale myślę, że już jak w niedzielę będziecie odsłuchiwać, to będzie. Jeżeli nie, to napisz do mnie na andrzejmałpa.koach.pl. Szukam programisty i grafika, to mogą być dwie różne osoby, to może być jedna osoba. Wymagania będą na stronie. Jeżeli nie, to napisz do mnie. Ja Ci podam jakie wymagania. Napiszesz do mnie maila, mój projekt manager który zajmuje się tym on po prostu zweryfikujecie tak skontaktuje się z tobą i tak dalej. Szukamy do pewnego projektu, mówiłem, że w tym roku robię trzy projekty i jeden z nich jest internetowy i mój projekt manager chciał, żebym kogoś takiego znalazł i potrzebujemy go, więc o tym mówię. I trzecia rzecz, piszę, piszę, napisałem już książkę, Przemawiaj z pasją i szukam kogoś, kto by chciał dołączyć się, dopisać na przykład drugą część, żebyśmy wydali to razem jako książkę, albo ktoś, kto by chciał opisać swoją pasję, więcej też w indywidualnej korespondencji lub telefonicznie. Dobra, a teraz podsumowując. Przeszłość się wydarzyła. Fakty minęły, uczucia pozostały i kierują naszym postępowaniem. Kiedy zmieniamy perspektywę patrzenia i nadajemy inne znaczenie rzeczom z naszej przeszłości, wywołujemy inne uczucia i możemy pójść w lepszą stronę, wykorzystując jako odbicie te same fakty. Tak, w terapii uzależnień opowiadało się taką historyjkę, myślę, że zmyśloną, ale dobrze zmyśloną, o dwóch braciach bliźniaka, którzy mieli ojca alkoholika, dorośli, już ojciec zmarł i okazało się tak, że jeden z nich dokładnie naśladował ojca i też uzależniony, rozbita rodzina, a drugi kompletny abstynent, rodzina dobrze funkcjonuje. I... Reporter przeprowadzał z nami wywiad i zapytał tego, tego alkoholika, mówi, dlaczego pańskie życie tak wygląda? On mówi, a jak ma wyglądać, jeżeli miałam ojca alkoholika? A drugiego, który życie wyglądało inaczej, mówi, a dlaczego pana życie tak wygląda? On mówi, a jak ma wyglądać, skoro miałam ojca alkoholika? Te, sa, te same fakty nadali im różne znaczenia, tak? Więc, spojrzyj w swoją przeszłość i pomyśl sobie, gdy, jeżeli to wszystko ma czemuś służyć, to czemu miałoby służyć te wszystkie wydarzenia w moim życiu? Do czego miałoby mnie przygotowywać? I trzecia rzecz, jakie dobro może wyniknąć nawet ze zła, które wydarzyło się w moim życiu? Ważną kwestią jest tu kwestia przebaczenia, o tym będzie w następnej audycji, a na zakończenie taki dowcip o właśnie przebaczeniu. Pewien pastor głosił kazanie na temat przebaczenia. I w pewnym momencie mówi, Czy tu jest na sali osoba, która nie ma nikomu nic do przebaczenia? I nagle jedna starsza kobieta podniosła rękę do góry. A on mówi, Tak? Ty nie masz nic do przebaczenia? Dlaczego? Ona mówi, Bo mam już 86 lat i te wszystkie świnie już dawno pomarły. Okej, okay. dzięki za wysłuchanie audycji. Pozdrawiam. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy? Ja! Słuchajcie kontestacji!